Colombian cocaine. Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i... Ja jestem Lusior. I witam was w kolejnym odcinku z BFA3. No nie było bardzo długo, praktycznie od listopada tamtego roku. No i po prostu taki wielki powrót. Wybaczcie, że tak późno, mieliśmy to nagrywać w zasadzie przed pierwszą, ale mnie tak nety wyrąbały, że po prostu przez pół dnia siedziałem bidny bez neta. Dobra, ja się już zrespię w takim razie. No możesz się na mnie zrespić. Nie mogłem się na ciebie zrespić. A nie, no to okej. Okay. Dobra, to może zacznijmy od pierwszego tematu, bo wybrałem akurat ciebie do nagrywania z paru pewnych powodów. Po pierwsze tam przejrzałem twój kanał, no i powiem, że no całkiem spoko. Tak? Sam chciałem Watch Dogsa nagrać, ale no to nie na mojego kompa, bo nawet na najniższych mi tak ścinało. Po 20 FPS-ów miałem, że to się nie dało ani grać, ani tym bardziej nagrywać tego, więc tutaj tutaj po prostu pochwała za to, że ty masz w miarę bardziej ogarnięty sprzęt. No a tutaj też wiesz co, ja liczyłem na to, że będę mógł grać na Ultra, ale no niestety tak się nie stało, bo na Ultra mam 20 FPS-ów, a na wysokich już mam w miarę 60, wiesz? No bo wiesz, bo to na Ultra nie ciągnie tak przy którymś serwerze, bo to właśnie jest teraz zależność od serwerów. No, duża jest zależność. No właśnie, więc tu grafika nie ma większego znaczenia. No, tu różnie bywa. Zależy jak się trafi. Ja sobie obecnie gram na wysokich takich, ale no jakoś nie ma jakby to powiedzieć, poklasków wielkich, że 60 FPS-ów, wszystko pięknie, ładnie. Znaczy ja obecnie gram sobie na Ultra, także tutaj już nie mam problemów. A, no tak jak powiedziałem na początku, masz bardziej wyrafinowany sprzęt. No. A jakie masz specyfikacje, mi przynajmniej podaj, to może bym coś robił w tym kierunku. To znaczy, wiesz co, ja mam bardzo dobrą kartę graficzną. Aha. Bo jest to MSI GTX, tak, GeForce. Tylko, że jest to gaming. To nie jest normalna, tylko to jest gaming. A która wersja? To jest 660. Aha, no to ja mam 650, więc to tak szczerze mówiąc... No czy jest jakaś różnica na pewno, a ile giga? Tam jest 2. A no to jest różnica jakaś, bo ja tylko 1 giga, no niestety. Tak? Znaczy też się patrzyłem, bo tutaj w Watch Dogsach akurat przy czym to było? To było przy jakości tekstur. Też no. Zależało od właśnie giga przy karcie graficznej. Tam bardzo wysokie były 3 giga, także to już trzeba było mieć bardzo wyrafinowaną. Nie, nawet lepiej, tu trzeba było już po prostu mieć ultra maszynę na takie. No to już czasami są po prostu bardzo mocne kompy. No nie wiem, na razie tylko zmieniłem kartę graficzną, ewentualnie nie wiem, zasilacz. Bo do takiej karty już musiałem wymienić na 600W. Znaczy no tutaj zasilacz. Jak wiesz co, dobrze jest sobie sprawdzić, żeby nie było czegoś takiego, że albo spalisz sobie swój komputer, albo nie. No właśnie. Bo tutaj też dużo od tego zależy, no nie? No tak, teraz nie wiem, jak mi się uda, to będę sobie zbierał na procesor chociażby i piątkę, bo i siódemki to w życiu sobie nie nazbieram. No tak szczerze to ja mam i piątkę. O, no to właśnie. Tutaj też bardzo dużo zależy od mocy przeliczeniowej. Ja mam 3,1 GHz, wiesz? No to ja podobnie, tylko że mam dwa rdzenie i trójeczkę. Aha.
Więc to jest ta zależność, że mam wersję i 3. Ja mam tutaj 4 rdzenia. No to ja tam oglądałem tego Watch Dogs u ciebie i to u ciebie chodziło normalnie bez problemu. Na jakich ustawieniach? Tam było widzieć? Ultra, tam było najwyższe, jak to mogę. Kurde, no to ja mogę sobie pomarzyć nawet o najniższych do nagrywania. A no, gigaramu? 8? Ja mam 8, wiesz? A, no. To ogólnie kompa, za kompa dałeś może tak z 2-3 kafy, no. Tak dałem, na oko. Tak szczerze to dałem 3000. No, no to tak jak myślałem, 3 kafle jak nic. No tutaj, ale wiesz co, powiem ci, że... Nie robi to wielkiej furory. Jakiegoś mega epickiego... Szału. Nie jest to mega maszyna. Komputer z NASA czy coś. No tak. No po prostu... Najnowsze tytuły pójdą. No na, pójdą, no. A myślisz o Assassin's Creed Unity? No, powiem ci, że jak oglądając trailery, to bardzo mi się podoba, szczególnie grafika. Tej oto grze, bo jest fajna. No tak, no bo znowu wprowadzili next gen. No. I to będzie właśnie ta masakra u mnie. Nie wiem, czy u mnie w ogóle coś takiego pójdzie przy trójce GTX 650 i 4 RAM-u, no nie wiem. Znaczy, mam tak... wszelkie obawy, ale może coś by pociągnęło. Tak szczerze, to z tego co... Teraz, żeby najlepiej przyspieszyć swój komputer, to jest 16, wiesz, dodać 8. A, 2 razy 8? Mhm. No to trzeba najpierw patrzeć na ceny tych kości, bo one są dramatyczne. To znaczy, ja dałem za jedną kość 8 giga, dałem ile? 200 zł. A, no właśnie. To jest trochę jak za... Jak znaczy, za... 8 giga to by mi starczyło tak w 50%. No. Tu się nam szybko runda skończyła. No. Na dziwo. Ale to nas przerzuci jeszcze na inną. I tak jest, no, 7 minut problemu. Materiału, to jeszcze będzie inna mapa. Może zmieńmy jeszcze taki temat, bo rozmawialiśmy tu o komputerach, o nówkach, grach, które będą wychodzić. I ja się pomyliłem z premierą, bo to sobie ubzdurałem, że to będzie w grudniu, a to jest w październiku, ale to one pierwsze zawsze wychodzą na konsole. A no, no rzeczywiście. A więc na PC-ty wyjdą w listopadzie, najprawdopodobniej. Mhm. Tak jak to było w przypadku każdych kolejnych części. No trochę to irytujące, ale no trzeba poczekać, no tam z parę tygodni. No bo to zremasterowanie z konsoli na PC-ta, tu ustawienie sterowania, jeszcze dostosowanie grafiki, optymalizacja tej grafiki do wersji PC-towej, więc z tym jest roboty. A, to dalej mamy kanały. No, tutaj dalej zwyciężają te kanały. No to dobrze. Tutaj widzę, że jest ostra po prostu masakra, co się tutaj nie dzieje. Ja już od razu na sam początek się troszkę źle to zrobiłem, bo biłem się w sam środek tego tej właśnie sytuacji. No, no ale... ja jakoś ledwie, no ubiłem tam jednego gościa, jestem tuż za tobą. O kurde, jak coś z tym zastało mi cię ubezpieczam. Okej, ja tutaj... Aaaa. Dobra, dostałem z granata. I to jeszcze od martwego. Ja tutaj gościu mnie z kontenera zdjął, wiesz? To może teraz jeszcze taki inny temat. Aktualnie jakie masz plany na wakacje? Ja? No takie różne, no. Jakieś tutaj nie mam dużych wymagań, ale no chciałbym je jakoś fajnie spędzić. No ja mianowicie będę miał okazję wyjechać do Włoch, ale to nie jest jakiś wielki szał też z drugiej strony, ale no marzyłem o takim wyjeździe. No nie to raz. Jest fajnie, już do Włoch to jest trochę... 10 dni to i tak chyba będzie dużo. No kurde, nie granata, no. Chciałem. No to jest dużo, no 10 dni to jest trochę. No, trochę. Ja tutaj jakichś większych planów nie mam, ale też chciałbym jakoś fajnie spędzić wakacje. Właśnie, bo też pisaliśmy jeszcze na Skype'ie do Sniper Elite 2, bo ja już tą serię mam za sobą. To znaczy ja też ją już skończyłem na moim kanale. Aha.
wspomnienia, bo... Już były po prostu wszystkie filmiki. Czyli już też miałeś gotowe materiały. No tak, tak. To znaczy ja robię zazwyczaj tak, że siadam do nagrywania i po prostu nagrywam, no. Aha, czyli nie robisz tak, że nagrasz jeden odcinek i go wysyłasz. No, powiem ci tak, że lepiej jest chyba nagrywać jeden odcinek i wysyłać, ale jak mam trochę wolnego czasu, to po prostu robię inaczej. No, na przykład, rozumiem. Jak była na przykład premiera Watch Dogsów, no, to siedziałem do 4 rano i nagrywałem odcinki. A, no, no, to ja rozumiem, ja rozumiem. Znaczy u mnie z Assassinem to było podobnie, nagrałem 3 odcinki, że tak to powiem. No bo... bo chciałem się napatrzeć na tą grafikę, na tą fabułę, wciągnąć się w to wszystko. A i tak powiem ci, że codziennie prawie nawet nagrywałem tego Assassina. No, tutaj jest fajnie. Jak się człowiek, jak mu się bardzo podoba gra, no to już jest, dobrze. Tak. A nie wiem, byłeś na jakichś wydarzeniach, jakichś contentach, eventach? To znaczy, wiesz co, ja planuję się przejechać w przyszłym roku, jeżeli będą w Polsce odgrywane te... Intel Extreme Masters? Tak, tak. Intel Extreme Masters. Jakoś, wiesz co, meetup w tym roku mnie nie zachęca. Aha. Jakoś nie powala. A, znaczy, pod jakim względem? To znaczy, ja raczej nie lubię takich tych eventów. Wolę właśnie tak, jak jest Intel Master Extreme, jakieś tam zawody, gdzie są stoiska, tak jak targi. To jest też bardzo fajne. Mhm. No tak, to już jest jakby taka większa impreza. No i tutaj też jest skok klasy, nie? No tak. Ale co kto woli. Tak naprawdę. A ty też nagrywasz tego BF-a? Nie, nie, ja nie nagrywam BF-a. O kurde, na co ja tą broń przeładowałem? Koleś mnie tutaj nieźle zaskoczył. A nie wiem, co do YouTube'a, bo... opowiadałeś jeszcze mi przed nagrywaniem, że no masz tam ataki hejtów i te podobne, znaczy, wiesz co, sprawy. Raczej tutaj chodzi tylko o to, że jest, przynajmniej moim zdaniem chodzi też o montaż, że jakoś umiem, ale mi się nie chce. Lubię, nie wiem, jakoś się nie przykładam ostatnio do tego. No mnie też nie ma wielkiego szału, jeżeli chodzi o montowanie, no chociaż niekiedy... 2 tygodnie temu próbowałem zrobić fajny moment i się trochę pomęczyłem. No nie było to dużo, ale 4 godziny to jest trochę tego czasu, niemniej jednak też. No tutaj jednak na właśnie tym... Właśnie tutaj to obrabianie jest też długotrwałe. No tak, tutaj... znaleźć momenty, odpowiednio je dopasować. Jeszcze jak się chce dodać jakieś efekty specjalne albo cokolwiek, to już jest masakra. No, istna. Ach, te nowe ze shotgunów. No tutaj te, właśnie w tych kontenerach widzę, że się bardzo im sprawdzają te shotguny. No ale to wiesz, taka jest prawda, że shotguny to są tylko dla największych nowych. Ale nas tu zaszli. W 3. O Boże, jaki mam słaby staty, 5-9, masakra. Muszę tutaj coś... Czy kampić, żeby lepiej to... Wiesz, walczę moją najbardziej ulubioną bronią, P90. Tak? Tam. I mam już na niej ponad 2k kili, więc tutaj ładnie siekałem. No. No, ale... No, tutaj... Znaczy, szałów też nie robię z tymi statami. Tak, czy owak. No, tutaj masz 12-12, to masz równy wynik. No taki sobie wyrobiłem po prostu, ale to wiesz, tu się liczą najbardziej punkty, a nie wynik, bo nawet jak miałem słaby wynik, a na przykład dużo razy reanimowałem kogoś. No właśnie, na przykład grałem z kolegami, nie? No. I kolega po prostu graliśmy na hardkorze i się zabijaliśmy nawzajem. Aha.
czy przez jakieś granaty, czy wyrzutnie rakiet. I właśnie on nas reanimował, patrzymy się na tabelę pod koniec, a on jest drugi, nie? Ma 3000 punktów za reanimację. A no ta, no właśnie, tutaj tylko liczą punkty najbardziej. Może jeszcze jeden taki krótki meczyk, żeby ten odcinek nie był znów za długi. No, to jeszcze dobra. Tylko dobrać taki jeden temat, który cały mecz jakby zrealizuje. Ostatni, tylko nie wiem, czy mapę zmieni. I... O, metro. O, to tak, na tak koniec. Tak szczerze, to najbardziej moja ulubiona mapa. Metro. No metro jest też w BF4, ale to tylko graficznie poprawiony i nic więcej tak naprawdę. To znaczy, wiesz co, zastanawiałem się, czy kupić BF4. Ale to, czy komu się chce, to niech kupuje, ale tak, tak de facto to BF3 zrobiło już dość ciekawą produkcję sprzedaży, bo uważam, że no trójeczka trzyma jeszcze swoją wartość. No, tutaj trójka jeszcze po tym evencie, no ta, który był, zachęcił dużo, zachęcił graczy do grania. No ta, bo była darmowa gra przez kilka dni, no to pobierali masowo. No i też przez to, wiesz co, dużo się cheaterów stało. No, a pod jakim względem? Tutaj chodzi o to, że tak jak na przykład sam widziałem, grałem z kolegami, idzie gościu i wszyscy w niego strzelają, a on z pistoletu zabija na hita, także to też jest takie troszkę... Ale to nie... chyba dość niecodzienna sytuacja. No, to są po prostu jednostki. No tak, które nie potrafią normalnie sobie rozgrywać meczy, no to sobie odpalają jakieś pomagacze. No. Tak to ja określę, bo tego inaczej nie chcę mi się określić tak prymitywniej, to pomagacze już tak najbardziej z najlepszym określeniem do tej sytuacji. A takie ostatnie pytanie, nie miałeś zamiaru kupować FIFA? Wiesz co, miałem, ale różnie to bywa. Ja też jakoś muszę naprawdę mieć ochotę na grę, żeby w nią grać. A że ja jakoś nigdy nie miałem styczności z FIFA, nigdy nie grałem. W ogóle moją przygodę z grami zacząłem od 5 lat. W sensie, że nie w wieku, tylko od 5 lat gram. A, no to ja trochę dłużej, ale szczerze mówiąc jakoś mi to różnicy wielkiej nie robi. No, tutaj po prostu chodzi też o... Znaczy ja gram od 10 roku życia, coś takiego. No to ja nieco dłużej w tym siedzę. Jeżeli chodzi o granie takie wybojowe. O właśnie, to są przykłady lagów. Kiedy ktoś ciebie nawala, to ty masz jeszcze spadki. No. Ja tutaj sobie muszę zdecydowanie zmienić broń. Na jakąś taką lepszą. Ja sobie wezmę teraz jakiegoś tego, bardziej żołnierza wsparcia. O nim jeszcze nie grałem w ogóle sobie teraz. Bardziej szturma. Dobrze, weźmiemy to. Okej, mam holograficzne, o Boże. Przypomina mi się broń z kampanii. No. A nie wiem, masz jakieś do mnie pytania? Bo ja już ich chyba trochę zadałem. Więc chciałbym też od ciebie jakieś. Znaczy tak szczerze, to byłem zdziwiony, jak weszłem na twój kanał. Aha. I to, że mnie zaprosiłeś do nagrania, bo jak trochę wcześniej chciałem nagrać z innym gościem, no, który miał podobną liczbę widzów, to w ogóle mnie trochę wyzwał. Dlaczego? Nie wiem, jakiś taki typu dziwny, że czemu ja do niego piszę i chcę z nim nagrywać, że na pewno się chcę na nim wybić, a to po prostu lubiłem jego filmy i chciałem z nim pogadać, nie? No cóż. Nie zawsze będzie taka wyobraźnia działała według czyjegoś, według czyjejś perspektywy. Bo to nie zawsze tak działa. Bo to też mi się wydaje, że on nie ocenił swoją miarą. No, prawdopodobnie tak. I innego tutaj na pewno wyboru nie miał. No bo to była tak naprawdę jego opinia. To znaczy, wiesz co, ja byłem początkujący, miałem tam wtedy 50 widzów. No i jeszcze to było za czasów, kiedy grałem w Minecrafta na moim słabym komputerze.
I myślę, że chyba tylko dlatego grałem w Minecrafta, wiecie? Wiesz, i... A tak to teraz się przesiadłem na bardziej realistyczne gry. I tutaj też chodzi o podejście, bo w tej sferze YouTube'a ogarniętą przez Minecrafta ci ludzie po prostu tylko się wybijają. No właśnie, bo tylko na tym im zależy. A to jest bardzo złe myślenie. Tak jak tutaj na przykład ja bardzo lubię jestem fanem Kupsona czy T-Volta, który jest i duet mnie po prostu rozwala. I to jest też. I to są ludzie, którzy praktycznie nigdy nie grali w Minecrafta i widać to. Aha. No bo dla nich to by nie miało sensu, przyjemności. Owszem, pieniądze by mieli, ale na pewno im by się to w końcu znudziło. Mhm, no dokładnie. Więc bardziej wolą takie lepsze, ciekawsze produkcje. No na pewno. Tutaj powiem ci, że chodzi też o nastawienie, bo tak jak oni są po prostu wyluzowani. Oni no na nagraniach są normalni, tak nie są aż za mili dla ciebie, bo to też jest różnie, jak ktoś jest aż dla ciebie za miły. No właśnie, to trzeba wypośrodkować się tą sferę kultury. Albo bardziej takiego dystansu, bo wiesz. Bo są też ludzie, którzy mają do siebie i do innych wielki dystans. No najważniejsze to chyba mieć dystans do siebie, nieprawdaż? No tak, to przede wszystkim. No, widzę, że już ładnie ci tam... No tam troszkę pokampiłem, można to tak nazwać. Po prostu się schowałem za taką jakby paroma paletami. Oni się po prostu sami wychylali, żeby mnie zabić. A ja ich tutaj... ostatecznie dobijałem. Nie wiem, czy to można nazwać kampieniem. Bardziej takie... O Boże, ile to jest typa. No, popie. O, dostałem jakiś laser do M4A1. O Jezu, granat! Te, spokojnie. Mordujemy. Ała. To jest słabo z życiem. Mam 9% życia. To czekaj, rzucę ci apteczkę. Gdziekolwiek... Aha, ja jestem tym żołnierzem wsparcia. To dużo niestety, nie zrobię. To po prostu postaraj się przeżyć. Chyba, chciałem podnieść szturmowca, ale no... Zastrzelono mnie. No, są różne sytuacje. Też ja jestem na przykład fanem gier bardzo realistycznych. Mm. Czyli różne gry survivalowe. A no, też czasem pogrywam sobie te survivale. Znaczy widziałem też na twoim kanale właśnie DayZ z GTA San Andreas, to chyba było. A WarZ też nagrywałem. Tak? Tak, tam nie wiem, może z około 10 odcinków zrobiłem, ale potem przestałem kompletnie to nagrywać. No mimo tego, że już gra jest naprawdę w lepszym stanie. To znaczy, ja lubię, no nie ma to dla mnie znaczenia, czy jaki jest poziom trudności. No. A postrzelałem sobie trochę z tego, z jakiejś tam rakietnicy. Tudzież może nawet bardziej bazooka, no ze smapa. No smap jest dobry. O, może jeszcze snajpera wezmę na koniec. O kurde, tu mam już takie ostre przecinki. Tak? No tutaj też jest sporo gości w tym tunelu. No... To też dlatego... O, ładnie. Poszedł. Teraz trochę tak bardziej po snajpie. Ja też tu bardziej chcę podejść tak taktycznie. Kurde, ale przydałaby mi się apteczka. O. No mi na razie nie, mi na razie, ja mam na razie 100% życia. Ale... No tutaj jest... Bardzo ciężko! I teraz by wypadało uciekać, i to w dość szybkim tempie. O. Ponieważ jednak... No tutaj nasi przeciwnicy rozrzucają granaty. No właśnie, ale tak naprawdę to tu się zrobił taki... Team Deathmatch. Tak naprawdę. No, taki troszkę bardziej...
No bo tu w ogóle, ale oni nas trzymają tak naprawdę też. No trochę. My jesteśmy w USA i wygrywamy. Nie, nie, sorry, pomyliło mi się. Oni wygrywają. Nie, oni wygrywają. Tutaj by mi się sprzedała snajpereczka. O, jest droid. Nie droid, tylko no, ten latający obiekt. No. Ja może tutaj nie będę przeszkadzać temu snajperowi. Oni, widzę, tutaj mają taką taktykę, że rzucają granat i się wbijają bezpośrednio. O kurde, to ja nawet tam nie podchodzę. Jeszcze tutaj te tunele są bardzo trudne. Jakby ich tam trafić z rakietnicy, to po prostu no... Oni tutaj cały czas strzelają z tego... z tej bazuki, czy jak to tam, no, ze smawa, czy z RPG. O, odblokowałem nową snajperę. Tak? M40A5. O, to mi on przy okazji. Przy okazji miło, że coś miałem okazję pograć teraz. Tak to nie gram w ogóle praktycznie. O, tutaj pięknie gościa ściągnąłem ze snajperki. Jak Dobra. Widzisz, my tutaj siedzimy i to ostro. No kurde, gdzie macie apteczkę, bo ja tylko 9% HP. No ja miałem dokładnie tyle samo. Aha. Tak szczerze, to bardzo się przyzwyczaiłem do sposobu strzelania w Sniper Elite. I teraz mi jest dosyć ciężko tutaj. A tu dam znacznik odrodzeń. Przy okazji. No wyjdź, kurde, wyjdź. Się postrzelaj. Pozostałem sam na idealnej pozycji. A gdzie ty? A, fajnie. Jestem na tych rurociągach. A, ciekawe. O, tutaj potrzebne mi jest szybkie przeładowanie. Okej, dobrze, tutaj nam poszło. Ja widzę, że oni stąd wychodzą, zza tego filara. No. No wyjdźcie stamtąd, co kampicie? No oni strasznie kampią, oni wychodzą na pół sekundy. Nawet... Ej, wiesz co się stało? Po prostu tak przebiegł gościu i na oślep. No. W niego strzeliłem i zdobyłem asystę. Aha. O kurde. Widzę, że też już mają jakiegoś snajpera. Więc muszę uważać. No ja tutaj bardzo mocno... Dobrze, mam tutaj dużo asyst, sporo ja asyst. Ja też zbieram asysty zazwyczaj, na nie kile. Tylko brakuje... No, bo... Tylko mam teraz brak ammo, prawie że. Aha, ja mam... Zostało mi 15 naboi. No mnie 17, no też 15 w sumie. Więc na równo. Ale asyst jest sporo, przygwożdżeń. No właśnie, przygwożdżenia też są, tutaj często występują. O Boże, ale oni tutaj wychodzą z tego. Wiesz co, możemy w sumie już zakończyć, bo trochę materiał już trwa, my się tu rozgadaliśmy, tu się ciekawa wojenka zrobiła. No to w sumie to by było na tyle. Ja wam dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka z BFA 3 Multiplayer. Jeżeli chcecie więcej BFA, raczej będzie więcej BFA, bo w moim harmonogramie oczywiście będzie 2 razy w tygodniu BF3. Więc może następnym razem z kimś innym, albo ewentualnie znowu będzie miał okazję zagościć u mnie. No ja bardzo chętnie. Dobra, to jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować, zasubskrybować i trzymajcie się, na razie, yo! Cześć!